Cześć, witajcie. Nie wiem, czy wytrzymacie tam 7 czy 8 minut gadania, ale mniej więcej tyle będę gadać o paroizolacji. Paroizolacje, które używam na tej budowie, to jest paroizolacja Delta. Systemowo zakupiłem sobie to wysyłkowo, bo słyszałem dość dużo zdań na temat tych materiałów, że są bardzo wysokiej jakości. I mamy tak, folia to jest Reflex, Delta Reflex, folia, które zaraz Wam przeczytam parametry, taśma Delta Duotape, tak to wygląda, 50 metrów na 38 mm, taśma Delta Polyband, 100 mm razy 100 metrów, uszczelniacz Delta Tix. To tak, jakbyście byli ciekawi dokładnie, jakie materiały zakupiłem sobie. Strona producenta. Zaletami są nawet 10% wyższa ochrona cieplna, nawet 99% mniejsze obciążenie promieniami elektromagnetycznymi dla człowieka, 50% odbicia ciepła, 100% wiatro- i paroizolacji, wytrzymałość na rozerwanie, tu są dwie folie, 400 N na 5 cm, 450 N ma Reflex Plus, N na 5 cm, klasyfikacja pożarowa E, materiał trudnopalny B1. Takie parametry na szybciutko, jak będziecie zainteresowani, to sobie możecie poczytać, tam jakiś link pewnie wrzucę w opisie. Natomiast to, co mi się podoba w tej folii, to co mnie skłoniło do tego, żeby ten film mimo wszystko nakręcić, to jest totalnie bezproblemowy montaż, bo tak prosto, łatwo montowało się te folie. Zresztą dzisiaj będę ostatnie pomieszczenie jeszcze wykonywał, po to, żeby Wam też tutaj mniej więcej nakręcić. Z tamtych też mam ujęcia, więc wrzucę jakieś ciekawe ujęcia, zobaczymy, co z tego wyjdzie na końcu filmu. I teraz tak, taśma dwustronna. Pierwsza ważna rzecz, o której warto jest powiedzieć. Taśma trzyma jak szalona. Po prostu raz, trochę specjalnie, zostawiłem na 4 dni folię. Nie przykręciłem pasków płyt, nic. 4 dni wisiała i nie spadła. I dla mnie odpowiedź jest prosta. Teraz myślę, że albo tą, chyba że znajdę jeszcze jakąś inną, to będę stosował pewnie tylko te taśmy, bo rewelacja. Folię wcześniej dociąłem, miałem trochę czasu. Przed innymi etapami jeszcze dociąłem sobie na szerokość pomieszczenia. Dociąłem sobie również mankiety. Wszystko to jest zamocowane na uszczelniaczu, mankiety pod spodem. Dodatkowo na około otworów na wkręty również ten uszczelniacz tam na około gdzieś dałem, żeby to się fajnie uszczelniło. Dociśnięte profilami i tak dalej. Mankiety montowane w ten sposób, że również na zakładkę. Te górne wchodzą jako pierwsze, a potem dolne, żeby ta zakładka była na dachóweczkę, tak jak ma być. Tak samo folia montowana. Od góry wchodzi pierwsza folia i na nią nachodzi druga. Zakłady minimum 10 cm, ale jak zrobimy nawet i 30 albo 40, to świat się nie kończy. Natomiast mi najwygodniej pracuje się tak, że kleję na profilu. Na profilu, ewentualnie pomiędzy profilami, ale musi być złapana na dwóch profilach ta folia wcześniejsza, żeby było stabilne podłoże do tego połączenia, do klejenia, nie? Nie kleję tutaj pomiędzy, jeżeli mam dwie luźne folie, bo nie wykonam tego po prostu dobrze, więc czasami ten minimalny zakład 10 cm, który jest nawet oznaczony na brzegu folii, powiększam tam do ilu trzeba, byleby to było zrobione bardzo porządnie. Jeżeli kleimy folię w pojedynkę, tak jak ja, duża szansa jest, że coś się nie uda. Gdzieś ta folia nie będzie idealnie przyklejona. I na tej taśmie takie mocne szarpnięcie energiczne potrafi fajnie odkleić tą folię, bo ona trzyma naprawdę bardzo mocno. Można to poprawić, skorygować, przykleić jeszcze raz i ułożyć sobie tą folię na super. Przejścia kabli, wszystkie rury, kable, inne dziwne elementy uszczelniamy uszczelniaczem. Tutaj nie miałem takich, w sumie jedno miałem, ale chyba nie nakręciłem taką rurę. W momencie, jeżeli macie rury w miarę na poziomie tej izolacji, wycinam, znaczy daję folię, wycinam wewnątrz rurę i na ciasno to nachodzi na rurę, wystarczy tylko objechać uszczelniaczem. Kable, po prostu nacinam krzyżyk i potem to wszystko wypełniam w koło uszczelniaczem, zaklejam taśmą, pouciskam to z tym uszczelniaczem, to jest tam na 100% wtedy uszczelnione, wzmocnione i tak dalej. W momencie, kiedy by były rury dłuższe, nie dałoby się tego zakleić folią, wycinamy jakieś tam otwór mniej więcej, albo prostokąt obojętne i potem wykonujemy sobie taką łatkę. W łatce mamy idealny otwór, wycięty na ciasno, nakładamy na uszczelniaczu oczywiście i obklejam to naokoło taśmą na szczelno, żeby to wszystko uszczelnić i tyle. Tak samo schody strychowe. Jeżeli macie czat, to się tam przyłożyć do tego, żeby to fajnie pouszczelniać, żeby ta przegroda była po prostu szczelna. Taśma do łączenia jest dość cieniutka. Ona jest taka, powiedziałbym, delikatna, ale bardzo ma mocny klej. W momencie, kiedy ją przyklejałem, zauważyłem, że dobrze jest najpierw ją tam delikatnie naciągnąć, ułożyć delikatnie, przykleić i potem dopiero mocniej.
nie marszczy się, można bardzo ładnie, estetycznie wykonać to połączenie. Poza tym fajnie też, że jej nie widać, więc wizualnie to wygląda bardzo dobrze, bardzo estetycznie wykonana ta paroizolacja. W momencie, kiedy trzeba taśmę by było odkleić, bo coś by się nie udało, odklejam i wyrzucam. Odcinam ją do momentu, gdzie odkleiłem, wyrzucam. Potem ma już mocno osłabiony klej, lepiej dać nową. W momencie, kiedy zamykam takie dziwne tutaj rogi, tam jest wtedy podwójna folia, to też jeszcze dodam, jest folia podwójna, muszę wykonać mniej więcej takie połączenie, nie? Tak to mniej więcej wygląda, podwójna folia. Wtedy tutaj w rogu można dać też uszczelniać i dopiero na to folię, znaczy dopiero na to taśmę poprzyciskać ten uszczelniacz, żeby to tam wypełniło całe to miejsce, żeby to było szczelne. Nie ma co się stresować z jakimś tam mega cudownym oklejaniem. Jak jest możliwość wykorzystania z uszczelniaczem, jak najbardziej. Tak samo przejścia gdzieś jakieś dziwne pomiędzy skosami, jak tam w rogu się nie da tego wykonać normalnie, czyli trzeba będzie powiedzmy wspomóc się uszczelniaczem, to zaklejam taśmą, daję uszczelniacz. Ma to być po prostu szczelne, no i w miarę estetyczne, żeby to nie było, nie wyglądało jak jakieś przypadkowe wykonanie, tylko żeby to było po prostu, wyglądało dobrze. I tyle. Dobra. Na całość będą kręcone paski, które będą dystansowały mi płytę od folii. Wtedy mamy te parametry cieplne tam uzyskane lepsze. Można dać paski płyt. Ja mam akurat płytę 15 mm i daję takie paski akurat 15 mm. Można by było dać kantówki wtedy w odpowiedniej szerokości i grubości do tego, co chcecie uzyskać. Najistotniejszą sprawą jest to, żeby czasami nie zapomnieć sobie, jak dacie kantówkę i nie kręcić potem płyty do kantówki. Nie wolno. Nośnikiem płyt jest konstrukcja, czyli kręcimy do konstrukcji. Pamiętajcie, żeby nie zrobić sobie bubla takiego, bądź nie zostawić to chłopakom, którzy by mogli nie wiedzieć, dobrać wkręty takie długie, żeby kręcić potem do konstrukcji. Dobra, wrzucam ujęcia z prac. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się, hej!